Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Środa drugiego tygodnia Adwentu. Zapraszam Was na spotkanie ze Słowem, które dzisiaj nosi taki trochę przewrotny tytuł Chcenie. I za chwilę, jak zwykle, odsłoni nam Słowo, do czego wzywa nas Bóg. Ewangelia z dzisiejszego dnia, fragment 11 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza, wersety 28-30. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Dzisiaj rozlega się ten głos Pana Jezusa. Przyjdźcie do mnie. Przedziwnie dobrana Ewangelia na czas Adwentu. Przecież to Kościół woła, przyjdź Panie Jezu. A dzisiaj Jezus mówi, przyjdź do mnie. Popatrzcie, jak pięknie te słowa pokazują i to wołanie Kościoła, przyjdź Panie Jezu i to wołanie Jezusa, Ty przyjdź do mnie, pokazują, jak bardzo potrzebna jest ta współpraca z dwóch stron, żeby paść. Pan Bóg wykonał pewien ruch, a również i ja pewien ruch powinienem wykonać. Dzisiaj jeszcze mamy Ewangelię w tej pierwszej części Adwentu, w której widzimy, jak Bóg troszczy się o człowieka, jak On przychodzi do całego jego obciążenia, tak dzisiaj można powiedzieć. Przez te wszystkie dni Adwentu starałem się Wam pokazywać w Ewangelii, jak bardzo Jezus przychodzi do całej nędzy człowieka, do tego rozbitego naczynia, do jego grzechu, do jego ciemności, do jego paraliżu, do jego zniewolenia. Dzisiaj to słowo, ta Ewangelia jakby zamyka tę pierwszą część Adwentu. I dzisiaj tym kłopotem człowieka, który pokazuje słowo, jest utrudzenie i obciążenie. Utrudzenie i obciążenie. Króciutko o tych dwóch słowach. Wyraz utrudzeni w języku polskim, który tutaj mamy, on dosłownie w języku greckim słownik pokazuje takie znaczenia. Być zmęczonym, utrudzonym, ciężko pracować, trudzić się i mozolić. I ciekawe, że raz jest odniesione w Nowym Testamencie to słowo do Pana Jezusa. W Ewangelii świętego Jana w rozdziale 4, wersecie 6, tam gdzie jest spotkanie z Samarytanką, czytamy, że Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni, było to około 6 godziny. Piękny moment, piękny, chociaż no, Jezus jest zmęczony, ale właśnie to słowo z Ewangelii świętego Jana pokazuje, że rzeczywiście On przyszedł i stał się do nas podobny we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Więc jeżeli Ty dzisiaj czujesz się zmęczony, utrudzony ciężką pracą, jakimś trudem, mozołem, to Jezus mówi, ja też tego doświadczyłem. Ja wiem, co to znaczy być zmęczonym. Ja wiem, co to znaczy być zmęczony wędrowaniem, pracowaniem. Doświadczyłem tego. Jezus mówi przez to słowo, rozumiem Cię. Rozumiem Cię. I ciekawa rzecz, że również to słowo występuje jako doświadczenie Kościoła. Znajdujemy to w Księdze Apokalipsy, w rozdziale 2, w wersecie 3. W języku polskim mamy takie tłumaczenie, Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego, niezmordowany. Tu są kłopoty z tym tłumaczeniem tego niezmordowany, ale właśnie w Textus Receptus znajdujemy takie właśnie słowo i takie jakby polskie tłumaczenie. Trudzisz się, a nie zmęczyłeś się. Trudziłeś się, a nie załamałeś się. Zobaczcie, tutaj to pokazuje, jakie jest doświadczenie Kościoła. Kościół, który jeszcze się nie załamał, ale jest utrudzony, obciążony walką duchową i znoszeniem cierpienia z powodu imienia Jezusa, znoszeniem cierpienia związanego z prześladowaniem. I Pan Bóg mówi, ja znam Twoją wytrwałość, znam to wszystko, co zniosłeś dla imienia mego, wiem o tym, że się trudziłeś i nie załamałeś się. Doświadczenie Jezusa, doświadczenie Kościoła i Twoje doświadczenie. Twoje doświadczenie, bo myślę, że nikt z nas nie może powiedzieć, o, ja nigdy nie byłem zmęczony, nigdy nie byłem zniechęcony, nigdy nie czułem się po prostu już taki zmordowany, nigdy nie czułem się już taki po prostu
Myślę, że każdy z nas ma takie chwile, kiedy pracujesz, pracujesz i to mam na myśli tą naszą codzienną pracę, przez którą każdy z nas troszczy się o swój dom i zdobywa chleb powszedni, ale również i ta praca duchowa i ta walka duchowa, którą toczysz. Są takie momenty, kiedy po prostu czujesz się zmęczony, masz ochotę usiąść jak Jezus przy studni. Może nawet przychodzi jakieś zniechęcenie. I mamy tutaj właśnie ten jeden wyraz utrudzeni i drugi wyraz, którzy obciążeni jesteście. Słownik podaje takie znaczenia: obciążać, obładowywać, obarczać, być obciążonym. I ciekawe, że to słowo występuje w Nowym Testamencie tylko dwa razy. Raz właśnie w tym wezwaniu Jezusa, którzy jesteście obciążeni, i raz w Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus robi wyrzut uczonym w piśmie i faryzeuszom, mówiąc, bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia. Tylko tam jest to słowo użyte. Czyli to obciążenie, ono już jest, to słowo jest już taką rangą, że to już jest coś nie do uniesienia. I w tym zestawieniu, zobaczcie, kogo dzisiaj wzywa Jezus, do kogo mówi przyjdź. Ty, który jesteś nie tylko zmęczony, nie tylko jesteś utrudzony, ale doświadczasz czegoś takiego, że ciężar, na który na ciebie został włożony, jest nie do uniesienia. Do takich osób dzisiaj Pan kieruje to słowo, myślę, do każdego z nas. Jeżeli czujesz, że twój ciężar jest nie do uniesienia, ja wołam cię, przyjdź. I teraz chcę się odwołać do Ewangelii wczorajszej, tej ukrytej wczorajszej. Kto nie oglądał wczorajszego odcinka, wczoraj odwołałem się do dwóch fragmentów Ewangelii. Do Ewangelii z uroczystości niepokalanego poczęcia i do Ewangelii, która byłaby odczytana, gdyby wczoraj był wtorek, dzień powszedni, bez uroczystości, wtorek drugiego tygodnia Adwentu. I w tej Ewangelii ukrytej, w tej Ewangelii z wtorku drugiego tygodnia Adwentu, w rozdziale 18, tam jest porównanie Jezusa do pasterza, który szuka zaginionej owcy. Dwa razy tylko w Nowym Testamencie, dwa razy w nauczaniu Jezusa, czy u dwóch ewangelistów występuje przekazana ta przypowieść. W Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 15 i właśnie u Mateusza w rozdziale 18. Różnią się te przekazy pewnym szczegółem. U świętego Łukasza mowa jest o tym, że kiedy pasterz szuka zagubionej owcy, to szuka, aż ją znajdzie, a gdy ją znajdzie, bierze na ramiona i wraca do domu i się cieszy. W Ewangelii Łukasza jest tam dosłownie a znalazłszy, bierze na ramiona. Czyli jakby to jest fakt, że szuka, aż znajdzie i znalazłszy, bierze. Tam nie ma jakiejś wątpliwości, nie ma jakiegoś gdybania. Tymczasem w Ewangelii świętego Mateusza mamy taki zwrot. A jeśli mu się uda ją odnaleźć. Już wczoraj bardzo mi to poruszyło. Jak to, Panie Jezu? Jak to jest? Ty mówisz, że jeśli uda mi się odnaleźć? Czyli co? Zakładasz, Panie Jezu, że ci się nie uda? Zakładasz, dobry pasterzu, że ci się nie uda tej owcy wziąć w ramiona? Prawda, że jest to aż niebezpieczne pytanie. Jak to się Panu Jezusowi nie uda? Panie Jezu, Ty musisz mnie znaleźć. Ty musisz mnie wziąć w ramiona. Aż tak by się chciał powiedzieć. I tutaj dochodzimy do tajemnicy wolności człowieka. Największy dar, jaki Pan dał każdemu z nas. Wolność. Wolność wyboru. I tego daru Pan nie może zabrać. Wiecie, często otrzymuję takie właśnie pytania. Jak komuś pomóc, bo ktoś jest daleko od Boga? Jak go nawrócić? Jak go... Tutaj właśnie rodzice martwią się na przykład o swoje dzieci, które przestały chodzić do kościoła. Albo... Wszystkie te sytuacje, kiedy martwisz się o kogoś, kogo chciałbyś do Pana przyprowadzić, jak mu pomóc? Kiedy martwisz się o kogoś, kto jest w jakimś nałogu, jak go wyzwolić? Bóg dał człowiekowi wolność i tego daru nigdy nie zabierze. I to jest i piękno, a można powiedzieć też i dramat człowieka. I tutaj pozwólcie jedno tylko takie słowo, które aż trzykrotnie występuje z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Kiedy oblubienica jest śpiąca i taka rozleniwiona, i aż trzykrotnie w tym przepięknym poemacie Pieśni nad Pieśniami w trzech miejscach występuje zdanie, ja tutaj zacytuję z rozdziału 2, werset 7, kiedy oblubieniec mówi: nie budźcie ze snu,
Nie rozbudzajcie ukochanej, póki nie zechce sama. Dosłownie tam jest takie słowo hebrajskie użyte, które można to przetłumaczyć, dopóki to nie będzie jej pragnieniem, albo nawet mocniej, dopóki to nie będzie jej pożądaniem. Rozumiesz? Pan mówi, przyjdź, ja na ciebie czekam. Pan mówi, przyjdź i te wszystkie obietnice staną się twoim udziałem. Uwolnienie od grzechu, uwolnienie od demonów, uwolnienie od nałogów, uwolnienie od ciemności, uzdrowienie fizyczne, uzdrowienie duchowe, przemiana twego życia. Ty, który jesteś, dzisiaj Pan mówi, który jesteś utrudzony i który nosisz na sobie ciężar nie do uniesienia, po prostu przyjdź. Znajdziesz ukojenie dla twojej duszy. Tam jest, tak można to przetłumaczyć, znajdziesz wreszcie we mnie spokój, odpoczniesz we mnie. Ale Pan mówi, przyjdź, ja na siłę ciebie nie przyprowadzę. Podobnie jak w Księdze Apokalipsy, kiedy czytamy to zdanie, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy. Decyzja człowieka. Decyzja człowieka, by odpowiedzieć Bogu. Dzisiaj właśnie mamy to słowo. Pan mówi, przyjdź. Jeśli ty nie przyjdziesz, ja będę czekał pod twoimi drzwiami i będę stukał, aż otworzysz. Otwórz mi drzwi. Zawołaj do mnie. Zechciej. Stąd tytuł dzisiejszego odcinka. Chcenie. Jest w tobie chcenie czy rozleniwienie? Chciałbyś, żeby Bóg za ciebie wszystko załatwił? Czy też zdobędziesz się na to, że mimo tego obciążenia zrobisz krok w jego stronę? Pan mówi, wołaj do mnie, odpowiem ci. Pan mówi, przyjdź, a ja cię pokrzepię. Nie odwrotnie, nie ja cię pokrzepię, a wtedy ty do mnie przybiegniesz. Przyjdź. Oczywiście chodzi o to przyjście duchowe, o to zawołanie do Pana. Nie rozbudzajcie ukochanej, dopóki to nie będzie jej pragnieniem, jej pożądaniem. Może dzisiaj warto w tym czasie Adwentu, byś zadał sobie to pytanie, pochodził z tym pytaniem, co jest moim pragnieniem? Co jest moim pożądaniem największym? Czego najbardziej pożądasz? Co jest twoim największym chceniem? Bo jeśli twoim chceniem będzie tylko to, żeby sobie ładnie urządzić życie, a Pan Bóg niech będzie dodatkiem, to tak będzie. Ale jeśli twoim największym pragnieniem będzie bycie z Nim, jeśli twoim największym pożądaniem będzie bycie z Jezusem, to On na to pragnienie odpowie. Ale ty musisz zechcieć. Ty musisz mieć to chcenie. Jezu, ja dzisiaj ci dziękuję za tą obietnicę, bo ty obiecujesz, że pokrzepisz. Ty obiecujesz, że dasz ukojenie dla dusz. Ty obiecujesz to przepiękne zjednoczenie miłości, jak oblubieńca i oblubienicy. Dziękuję ci, Jezu, za dar wolności, jaką dałeś każdemu z nas. I dziękuję ci, Jezu, za to, że twoja miłość właśnie w tym się wyraża, że czekasz cierpliwie u drzwi i kołaczesz. Że czekasz cierpliwie, aż oblubienica się rozbudzi i zechce. I proszę cię, Jezu, abyś ty, który, jak mówi święty Paweł w liście do Efezjan, ty, który jesteś w nas sprawcą i chcenia i działania, wołaj do nas, niech twój głos rozbudzi to pragnienie w sercu. Niech twój głos rozbudzi w nas to chcenie. I daj każdemu z nas tę siłę, by usłyszawszy twój głos, odpowiedział na niego. Proszę cię, Duchu Święty, dzisiaj szczególnie za tymi, którym jest ciężko, którzy czują, że mają już takie ciężary, których nie są w stanie unieść i nawet nie mają siły się modlić. Proszę cię, Duchu Święty, dodaj siły swojej oblubienicy, szczególnie tym twoim dzieciom, które są obciążone ponad siłę, i wzbudź nas to wielkie pragnienie bycia z tobą. Duchu Święty, działaj teraz. Błogosławię cię, Duchu Święty, w tym, czego tego teraz dokonujesz, szczególnie w sercach obciążonych i utrudzonych. Amen. Zostań z tym słowem. Niech ono ci towarzyszy. To właśnie na głos oblubieńca budzi się serce. Może twoje serce jeszcze bardziej się obudzi. Zostań z tym słowem. Niech ono cię prowadzi. A kiedy już nabierzesz
tego pragnienia, tego chcenia, wołaj do Pana odpowiedzi. Życzę Wam pięknego dnia. Życzę Wam błogosławionego dnia. Niech Was błogosławi nasz Pan. I do zobaczenia jutro. Amen.